Dzisiaj jest wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Mutacione w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami nam za darmo przez Epic w Epic Games Store i jest to trzecia, ostatnia z tego super pakietu trzech gier. E, bardzo fajnych indyczków. Pierwsze dwie mi się mega podobały i wielkie nadzieje wiąże z tym tytułem. E, wszystkie te produkty są dostępne od ostatniego minionego czwartku 12. Tam od godziny 17 do 19 marca. Możecie odebrać e, również do godziny 17. Jest to Anodyne 2, a Short Hike i właśnie Mutacjone, a od 19 marca do 26 marca oczywiście od 17 do 17 będzie również The Stanley Parable i Watch Dogs. To są dwie kolejne gry, które najprawdopodobniej, też się może zmienić, bo czasem się zmienia, ale najprawdopodobniej te dwie gry będą do wzięcia z Afriko w przyszłym tygodniu. Linki do tego wszystkiego oczywiście są na dole w przypiętym komentarzu. Jeżeli chodzi o Mutacjone... Um, nie wiem, nie za bardzo wcześniej miałem styczność z tym tytułem, dowiedziałem się o jego istnieniu dopiero, kiedy Epic zapowiedział, że w przyszłym tygodniu, czyli że w tym tygodniu on będzie do wzięcia z Afriko. Um, najwyraźniej jest to jakiś indyczek, który gdzieś już się tam pojawił i można w niego spokojnie popekać od jakiegoś czasu um, jest współfinansowany przez Unię Europejską znaczy się stworzenie tego czegoś no, myśmy się wszyscy w Unii Europejskiej dorzucili, żeby to mogło powstać e, co jest spoko, ale co mnie też zirytowali bo skoro to jest współfinansowane przez Unię Europejską to, momencik tutaj British English, American English, okej okay, francuski, francuski, kanadyjski, okej okay, dobra e, Quebec i tak dalej a Italiano, e, Deutsch, e, Espaniol, e, holenderski, dobra, portugalski, tam brazylijski e, du, duński, duński jakoś tak turecki, to jest chyba japoński nie wiem który z nich jest japoński, który z nich jest chiński. Ja się nie znam rosyjski. Tak, to jest chyba jakiś z tych arabskich języków, ale nie powiem Wam. I British English wróciliśmy, czyli nie ma polskiego. Jest tu jest w settingsach gdzieś podany rok. Po, po, produkcji tego czegoś, myśmy już w Unii zapewne byli, zakładam. Myśmy już w Unii byli. Dobra, story, lecimy, zobaczmy, czym jest ta gra. Nie chcę się pultać za długo, ale, ale, ee, no, jako, że nie ma języka polskiego, wszystkie te trzy tytuły, które w tym tygodniu są, zarówno Anodin 2, Ashort Hi Hike i Mutazione, nie mają języka polskiego, co mnie smuci okrutnie. Przynajmniej Anodin powinien mieć, bo tam jest tego tekstu tak makabrycznie dużo, bo pograłem jeszcze trochę po nagraniu, że po prostu no. No, 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 fajnie, fajnie by było, bo ledwo ogarniałem momentami, ledwo ogarniałem momentami. Dobra, prolog. Um, co my tu mamy? Gaja, komunik. Okej, okay, Gaja, czyli, czyli, Ziemia, czyli że nasza planeta, czy Gaia nie w sensie że planeta, tylko ten duch naszej planety, to z Gaja. Okej, okay, tak. Okej, okay, mam. Okej, okay, znowu będzie sporo tekstu do przeklikania, ale to zwykły tam dialog. Moda pewnie jedzie na jakieś wakacje, czy coś w tym stylu i gadają sobie. Stay from the kitchen. <laughs> nie, nie, pość nie do kuchni. Nie, nie, nie na to najlepiej. Okej. Okay? Eee, nie chcę, wrócić do spalonego domu. No ekstra. Nie wszystkie przygotowałem, czyli mamusia nie najlepiej gotuje, młoda gotowała. Fajnie, fajnie że no skarpetkę ma opuszczoną. No strasznie podoba mi się stylówka graficzna w tej grze. Te cut outy wyglądają tak, jak się patrzy na screenshotach, to jest takie no, ten rak twarzy, te rączki, takie ten, ale jak widzicie coraz więcej tych screenshotów, i jakieś animacje to nagle nabiera to mega klimatu i, i wydaje mi się, że stylówka graficzna jest ogromnym plusem tego produktu. Faktycznie to wygląda jak jakaś wycinanka z tego. A czy ja tu coś mogę? Ten telefon mamy, jej! Nie, jakaś kartka. Here's Guy and Kai. It's time. Okej, o, wow. o może niekoniecznie. <coughs> może niekoniecznie uh, jedzie na wakacje, tylko jedzie się z kimś pożegnać. Troszkę się przestrzeliłem. On umiera. No okej. Okay. Skoro ktoś umiera, to ten. Graubert, what's that you've got there? list. Okay. I jeden z minusów tej gry, o jakim czytałem, to jest fakt, że jakby strasznie mało akcji jest. Jako takiej akcji za bardzo nie ma. To jest po prostu klikanka, nie? To jest miejsce na przygodę. Pora na przygodę! Lecimy. No... Przygody pełnej mutantów, potworów i innych strasznych rzeczy. Ha! to chyba strasznych rzeczy za bardzo nie będzie. Zależy od percepcji. Nie przestraszysz mnie! Moon Dragon, znaczy księżycowy Smok był lata temu. Yy, I mutacje są bezpieczne od wieków. No okej. Okay. A, to jest coś, o czym się mówi u was na kontynencie. W ogóle odłożę pada, bo wydaje mi się, że nie ma sensu korzystać z pada, jak tu myszką się ładnie steruje. Jest pierwszym, pierwszym z kontynentu od 20 lat, który wbija. No okej. Okay. Potrzebujesz jakiegoś nika. Yo! Street Name, nie? Kaj, Ugh. Ugh jest dobre. Hmm. On jest strasznie, strasznie, mm, pasywnie ofensywna, tak? Pasyw, pasyw o. Seacramp. Czysty Okej. Da się, da się, da się dalej polecieć? Chciałbym zobaczyć jak tutaj wygląda czysty gameplay i czy to jest faktycznie cały gameplay, że będziemy sobie tylko stali w miejscu... O. Seria art i historia Nils De, De, No coś tam. Od razu widać, dlaczego Unia Europejska sfinansowała ten pro, projekt. Czemu, cze, czemu zacząłem się za, 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 zacinać? O nie, nie, takich słów nie używamy teraz. Teraz nie używamy takich słów za takie słowa... Trz. A, chciałem, chciałem go dziabnąć, ten ale Aliedor. Ej, to normalnie jak jakiś początek filmu z lat. 80. tak połowa. Ewentualnie jakiś taki bąd klimacik, że płynie na statku, włos rozwiany, nie wraca z jakiejś misji, nie, nie, nie. żeby statek powinien w drugą stronę płynąć. Jeżeli to początek bonda. U, nice. Ale nie było jeszcze sceny jak wymiotuje za ten. Chciałem powiedzieć, że brakuje mi tutaj foliowych worków, ale to można by uznać za foliowe worki. To by było śmiechowe, jakby to były foliowe worki. Znaczy, nie śmiechowe, ale wiecie o co mi chodzi, nie? O, ostatnio odkryłem konto na Instagramie. Moment, zaraz Wam powiem, jak się nazywa, żeby nie być yy, golosłownym. Yy, S0S2 Tagram. Co tak, tu Tagram, jakoś tak? Nie wiem, jak to nazwać. I to jest jakiś. Yy, Koleś czy babka, nie wiem kto za tym projektem stoi, robi komiks, w którym jest syrena, która jest obwieszona zawsze jakimiś cyfami, które ludzie wywalają do oceanów, czyli ma od puszek, od sześciopaka, te takie plastikowe dotrzymania tego sześciopaka ma na ogonie, jakieś foliowe worki zamiast płaszczyka superbohatera, coś że ekstra jest. Dobra, co my tutaj mamy? Widzę, że... A, tak jakby... Tu możemy ruszać, ale... Tu. No to zerknijmy, co to jest. Dobra, coś tu dziwnie śmierdzi. I to wcale nie ten kolo. A, ja myślałem, że tu drzwi są. Spodziewała się, że będzie chrapał, a nie chrapie. Ok, co my tu jeszcze mamy? <laughs> Przeterminowało się. Dawno temu, dawno, dawno temu. Wyjdźmy. Zamknięte. No to chyba nie wyjdziemy. Co my tu mamy? Powiedziałek. Płyniemy do Mutazione, Tak się nazywa Wyspa? Myślałem, że to jest nazwa tych mutacji Tak, A, Ok, spotkać się z dziadkiem Po raz pierwszy Nic wielkiego I ten dziadek chyba umiera Okej, okay. co mamy w plecaku Tęczowe witaminy Jej <ścoughs> Nie, dobra, żadnych żartów z Unii Europejskiej. Żadnych żartów, w ten... Letter from Mori. Memento Mori. Ars Moriendi. Towel. E, Żeręcznik. No, 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 Unia, no, no, mówię wam. Dom. No, no, hat, Okej, okay, to jest, to jest chyba ten... Miejsce, gdzie my się tam mamy dostać. 4. A Jelly say home. Ta? Ej, to jest... To jest... To, tam mamy się dostać na pewno, czy stąd przypłynęliśmy, bo to... Resume. Dobra, resume. Zobaczmy, co my tu mamy jeszcze zrobić. A, tu mogę, okej. Okay. Czyli z tamtej strony nie dało się wyjść, ale z tej strony już się da. No, kliknij. Podglądamy. Nie wydaje mi się, że to teraz potrzebowała, ale okno chyba mówiła o tym kole. Ja chciałem sprawdzić okno. Zobaczmy co to jest. No już! Telefon! Ou! <laughs> mamy tego, to i tutaj doszło. Jest Plack Doktor. Oh, chyba. Nie wiem, zobaczymy. Ty Znasz mnie. Nie jesteś prawdziwy, to musi być sen. Znasz mnie. Wyglądasz tak realistycznie. Pośpiesz się. Obudź się kaj, obudź się. Musisz się pospieszyć. Obudź się! Co ona jest? No, okej. Okay. E, 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 e. A, tak, śniłeś, mutanty. 10 punktów dla kapitana Yeti, Nazwijmy go kapitanem Yeti, On wygląda jak takie, wiecie. To przez to futro na... O, niech zgadnę, jest e, tym barbarzyńcą, tak? Klasa i, i, i biega z e, toporem obusiecznym, więc no. E, ma się spotkać z dziadkiem. Tak, jaki on jest. Nie taki żywawy ostatnimi czasy. Ale był. Um, zajadłym człowiekiem. <ścoughs> Szczególnie jeżeli chodzi o, o szmuglowanie towarów. Jej, czy możemy się przedostać? Uh, mgliście, Eee, klimaci trzymamy. Jest. Jeżeli chodzi o grafikę, podoba mi się. Jeżeli chodzi o gameplay, mam wrażenie, że właśnie widzieliśmy cały gameplay. Że to nie jest jakiś tam tutorialik, czy wstęp do fabuły, czy coś. O. Oh. Ok. Fajne, podoba mi się to strasznie. Dobre to jest. Dobry moment, moment. Print screen. Eep. Ok, tam mi, ta mi, ta mi troszkę nie wyszło. Ooooooo. Miniaturę sobie z tego zrobię. Jest lepsza niż to, co znalazłem w sieci. To jest chyba cały gameplay. To nie jest tak, że ta gierka będzie miała jakiś zaraz bardzo cudowny gameplay Wydaje mi się, że to jest może nie tyle przygodówka point and click Co um, visual novela point and click nie lub bardziej Chyba, że się mylę Bo wow. <laughs> Nie widziałem cię Jestem taki niezdarny, przepraszam I teraz powinienem tak machnąć do wody tak, żeby poczuł się lepiej. Tak. O. Grał nie możesz tak mówić. Wywróć oczami. E, tak. Okej, okay. czyli wygląda na to, że to jednak faktycznie jest cały gameplay w tej grze. O. Ba 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 ba. ba. Troszkę, troszkę smutno. O, tu ją przytulą, tam jej ten, dalej ma skarpetki nierówno. Podoba mi się styl graficzny, podoba mi się mm, to, jak gierka jest przedstawiona. Jeżeli chodzi o gameplay, to nie jest mój klimat. Szczególnie, że bardzo często piszecie mi w komentarzach, żeby jak zmienić język na polski, są też były poradniki Czy dana gra ma język polski, czy gdzieś da się ten polski ściągnąć, czy da się zmienić, czy mógłbym nagrywać po polsku i jada, jada, jada I skoro ta gra polskiego jako takiego nie ma, to wydaje mi się, że spora część z Was będzie no może nie, nie tyle niezadowolona, co nienasycona Bo gierka zapowiada się fajnie, jeżeli lubicie takie chillowe produkty, które można przeklikać ale yy, przeklikać, jeżeli znacie angielski czy któryś dowolny z języków pozostałych, które są do wyboru, ale bez polskiego. Więc o, to w sumie tyle. Jestem ciutę zawiedziony. Spodziewałem się czegoś bardziej takiego jak a short hike czy anodin, a nie point and click. Bo wyobraźcie sobie z tą grafiką jakiś taki game, gdzie możecie lecieć, zwiedzać, zobaczyć coś fajnego, przeżyć jakąś przygodę, a nie przegadać tą przygodę. Więc. Chyba że gierka się za moment rozkręci. Ale tego już nie sprawdzę. Może kiedyś po nagraniu. Może kiedyś tylko. tego. Nie, seria z tego bym zrobił ewentualnie, jakby język polski był. To, to wtedy miałby sens. A tak, tłumaczenie tego na poczekaniu jest mega męczące. Po KFC z Madzią się nie pisze na takie rzeczy więcej. To był wtedy źle wybrany produkt na serię. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, że mutacjone wraz z Anodine 2 i A Short Hike są do wzięcia od minionego czwartku do 19 marca do godziny 17.00. Od 19 marca do 26 marca, oczywiście od 17 do 17.00, powinien być The Stanley Parabel i Watch Dogs. I to będą odcinki, w przyszłym tygodniu, tam piątek i niedziela. Um, pamiętajcie złapać na dole w komentarzu, macie link do odbioru tych tytułów I widzimy się za tydzień na Epic Overview, a w międzyczasie na jakichś innych fajnych tytułach Randomach i seriach Darksidersów, innych fajnych rzeczy Ja wam dziękuję za uwagę i hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tak kreatora wizu Czy ja podziękowałem za uwagę 3 czy 4 razy w tym odcinku? Chyba, chyba, chyba tak, chyba tak